Ja witam was w kąciku sali z Cyber Sąsiedzi z wykładem Remastered. Słuchajcie, akcja także. Przystępujemy do niej i jazda. Kluczowe w tym poziomie będzie szanowanie czasu, jaki mamy od gry, ponieważ to będzie wszystko już minimalnie tutaj w tych momentach. Sami zobaczycie. I to jest moje kolejne podejście do odcinka, już trzecie bym powiedział. Niestety 12 w samym miejscu Mamuśka łapała na gorącym odcinku. Całkowicie to się numer 3, a nie numer 1. Niemniej jednak trzeba to wszystko robić sprawnie, aby niestety brakowało minimalnie czasu. Tak, jednych, dwóch sekund, żeby wszystko się udało. Mieszan Wam Woody. Teraz posąg otrzyma oko. Oj, Woody, Woody. Fantastycznie. Teraz może tak. Zaszykujmy się do zejścia. Fajnie. I od razu tutaj z płytą w tego łomu chcę użyć. Ta mamuśka mnie łapała. Dwa razy pod rząd. W związku z czym kodowcipego potem wykonać. A tymczasem jednak widzę, że poszło gładko. Dobra, Woody. O nie, 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 chowaj się. Znaczy, ja będę zakawać, że przecięcie szale ci nie wyjdzie. Naprawdę nie zamierzam. To już ci nie wyszło dwa razy. Przy tej płycie trzeci raz nawet nie ma co tutaj kombinować. Ale teraz. O nie, nie, nie zdążę. Widzicie? Naprawdę minimalnie tutaj było. Gdyby tutaj przeciął szczurek, to mógłbym się pożegnać z sukcesem. I Woody by się zaprzyjaźnił z pięścią sąsiada. I najważniejsze mamuśki. Dobra. Zaliczyło. Produsowany bicz. Świetnie. Było naprawdę blisko. Ale się udało. Upiekło się nam. Jak może przejdą sobie. A spokojnie. No tu zaraz sobie swoje. Oj, sąsiedzie. Ależ będzie na podogonie. To musimy trochę dłużej przeczekać niestety. Aczkolwiek myślę, że raczej nie będzie problem. Mając w perspektywie skuteczne ukończenie tego odcinka. Dobra, mamuśka idzie. Fantastycznie. Dajmy posągowi obojga oczu. Jeszcze Lubin jeszcze. Świetnie. I chyba na stąd można przejść w tym momencie. Jak najbardziej. Ta moneta. I dajmy kukurydzę po pudze. Fajnie. Mamuśka, rusz się. Uff, w ostatniej chwili będę teraz żywicę i czas do posągu wejść. Tutaj poczekałem, ponieważ nie chcę, żeby sąsiad mnie dorwał. Ojojoj. Oj. I spuścił mi łomot. Także chcę poczekać trochę dłużej, ale chociaż jeszcze na pewno zrobić poprawnie. Dobra, przechodź sobie sąsiad. Idź na górę, na tronie sobie usiądź. Czemu nie? Mamusia też się ruszy. Ruch to zdrowie. Dobra, idźmy. I łom tutaj, z zamkniętą kopalnią pasowałoby użyć. To może będziemy to czasem marnować. Są ciekawe rzeczy do roboty. Jak na przykład. Nie no, połóż tą żywicę. Przemawiam tą łapkę nieco.
Dawaj, Woody. I szybko na dół. Papieros za chwilę zamienimy. Znaczy, cyka to z dynamitem. Myślę, że powinno cię zrobić. A sąsiad idzie. Idzie dopiero zapalić, więc w porządku. Pójdź sobie. Tak, że tu nie zdążymy, nie ma jak. Trzeba takie okienko wyczekać, aby to wszystko ładnie się udało. Nie, tutaj ma obsnę. Szybka drzemka to nie ma szans. Jest kolędowcip wycięty. Szybko żywica i dynamit. Gdzie teraz idziesz, sąsiedzie? Na mechanicznego byka, no dobra. Tu nie chcę kować przejścia. Po prostu wolę się upewnić. Być może to jest zbyt bezpieczne z mojej strony. Ale jednak. I tak nie idziemy na wynik jako specjalnie. A też wiadomo tutaj, że chodzi o zapełnienie tutaj paska do wcieków poprawnie. O, przechodź, przechodź, kochany sąsiedzie. Mój to fajne, że jeden. Jest już gotowości, by to podmienić cygaro z dynamitem. A mu się przejdzie, proszę. Chociaż Woody o nic nigdy nie prosił. Teraz tylko prosi o chwilę czasu sam na sam z cygaretami. Fantastycznie, kochana mamuśka. Mhm. I proszę bardzo, to co się nie udało poprzednio, teraz jest zrobione. Więc schowaj się tutaj i można będzie kontemplować chwilę. Aż tutaj rzeczywiście widzieliście na koniec tego odcinka, to był naprawdę nie fart, że o tak dałem się podejść, ale jednak to wszystko zostało wykonane poprawnie, więc to była naprawdę no minimalnie kwestia szczęścia i tyle. Tymczasem doszczekujmy się jeszcze na powolne zakończenie serii, którą być może też trochę omówię jeszcze. Ale może być tak, że odcinek kolejny będzie go włączyć ku finałowego, ponieważ to są trzy ostatnie zadania, jakie zostały. Więc niczego nie obiecuję. Świetnie, jest i finał odblokowany. Finał, czyli bez paniki. Jakby to zrobić teraz po prostu? Czemu by nie? I na koniec akcję sobie zostawić? Dobrze, co to można by zrobić? Otwarta ładownia. Jakiś mechanizm. Dobrze, widzę, że są takie dość mały. Więc to powinno pójść wszystko sprawnie. Dobra, dywan skarnięty. To przy okazji jest raca świetlna. Co tutaj mam ciekawego? Tutaj nic. To też nic do obejrzenia. No fajnie, co ja z tym mogę zrobić? Są kwiaty, papuga jakaś przy okazji. A zobaczcie, tu jest jeszcze kapita na samej górze. Może mamusia się przyda. I pracuje z moją torebką przynajmniej. Aha. Chyba niekoniecznie. Chociaż jakby się pospieszyć. To w sumie jest jeszcze pistolet jakiś. Tylko przyspiesz kroku. I bierz. Teraz wracaj. I są jakieś piguły. To się przyda. Chociaż to pójdę. Znaczy będzie bezpieczniej. Dobrze, tylko mam nadzieję. Dobra, coś do osinki idzie. I póki co to nic ciekawego się nie dzieje.
Tylko tak, jak to poluzować? Jak to otworzyć? Da, tutaj. Coś może sobie z marketingą, to na pewno. A właśnie, to będzie można podnieść to szkło. Też aż czego przeoczyłem. Chodź na górę, Woody. Zaczekajmy chwilę. Dobra. Przejdź. I bierz to szkło. A przy okazji można by załadować takie snice. I teraz tak, to można poczekać. Na koszu matku się skrobamy na leżaku, bo to nie problem. Ale sąsiad schodzi. No dobra, też zejdźmy. I powinno być coś czasu, żeby tutaj po prostu przejść. A no na pewno będzie, z tego co widzę. Tutaj myślę, jak opuścić cały czas to wejście. Za bardzo to pomysłu nie mam. Też, a może to właśnie jest tego szkła by można było użyć. Też jakiś pomysł. Czy to w ogóle się uda? Niekoniecznie. A dywan? A dywan już koniecznie. Oj, chyba za nie poubiję. Oj, jeszcze jak. Dobra, chcę tutaj przejść. I może tutaj się zakradniemy ten leżak po prostu. I przeczekajmy na leżaku, czemu nie? Oj, oj, oj. No, sąsiedzie. Taka chyba nie wyszło, mam wrażenie. Właśnie, czy tu jest coś do wzięcia? Być może tylko pytanie brzmi co? Ja też szczerze mówiąc zupełnie niczego nie widzę. A te drzwi? Kurczę, też niedobrze. Być może to coś tutaj przegapiam jeszcze. Bardzo możliwe. Znaczy no poziom jest z kategorii tych łatwiejszych, niewymagających. Ja mam jakieś dziwne wrażenie, że tutaj czego się dostrzegam. Dobra, co słuchajcie, sobie ten poziom tutaj przećwiczę jeszcze. A póki co może sobie jednak ten rozdział przedostatni, który został. Czyli jedz i zostań zjedzonym. Dobrze. Co ja tu mam? Worek cementu. Czy jakąś żywność. Cześć Olga. Oho, to naprawdę ile będzie. Dobra, do wzięcia. Łódko się przyda. Są dwa szkielety nawet. Bierz pilanie. Kościoła trupa też bierz.
I to chyba wszystko, tak? No dobra, pójdę tutaj. Chociaż nie, nie bardzo mogę, a jednak. Weź może słoik. I cement plus woda równa się dowcip. Jakby nie było. A tutaj jest gniazdo os. Jakby z tego skorzystać można było, jestem ciekaw. Mamusia, widzę, że idzie dalej. A nasi kochani idą tutaj. Więc tak. Nakarmym może roślinkę. To patrzę teraz na mamuśkę. Jeszcze szczęka pirani może. Nie chcę ryzykować z czasem tutaj. Dlatego no. Po prostu spędzam krótko. Tak, chwilę tu jeszcze można użyć. Oraz chili. Niech pojedzą troszeczkę. Kochani, dbajcie o siebie, moi sąsiedzi cudowni. Jak najbardziej tak. A właśnie, jeszcze może pójść na górę. Trzeba to będzie się rozejrzeć. Oj. Chyba sąsiad utknął. Wszystko wskazuje. Dobra, wyłaź. I to słoika. Pójdą te admity. A za chwilkę my pójdziemy na górę. Chociaż czekaj. To jest w barach piknikowych, to w sumie. Odkładaj. I przechodź, czym prędzej, Woody. Oj, sąsiedzi, biedaku. Teraz tak, chcę, że pójść na górę. Tylko pytanie, kiedy będę mógł. Oj, oj, oj. Ale kombinacje idą naprawdę niemalże natychmiastowo. I myślałem, że będzie szansa, ale jednak tak niekoniecznie. Okazuje się, że mamuśka jednak tym czujnym okiem pilnuje sąsiada. A tu są dwie rzeczy do zgadnięcia, czyli roślinka i ręka posągu. Taka prawdopodobnie do gniazda os będzie. Ojoj. Chyba sąsiad znowu obedwie. Oj, jeszcze jak. O, że jest i kolejny dowcip. Mamusia, niech idzie na dół. Fantastycznie. A ja na górę. Po habasie. I po rączkę. Jeszcze łapę. I do posągu. Nie będę ryzykować, ale coś mi nie wyjdzie. Dobra, przechodź, mamusia, przechodź. I być może zdążę byczka nakarmić, chociaż nie, tu już sąsiad idzie. A by to właśnie tą rękę rzucić to gniazdo. Może ma to jakiś głębszy sens, bym powiedział. Przełaź. I tutaj. Fantastycznie, Woody. Mój zakurd nogi, przyjacielu. Dobra, idź, sąsiad. Idź, świetnie. Kwiat i kody to. A łapka pójdzie tu. To może tutaj. Kurczę. Niespecjalnie widzę. Dobrze, będzie iść tutaj do wózka. Z
pnia, to może po prostu. Kto wie. Chociaż to też wiecie, to jest jakaś opcja. Tylko pytanie, na ile dobra. Chociaż myślę, że może być bardzo dobra opcja. Tylko co z tym mogę zrobić? No już, sąsiedzi mordowcy, już, już. Cały czas czekamy. A gdyby to tutaj zrobić, na byczku właśnie. A patrzcie, o co chodziło. O to było to. No dobrze, tak czy tak, to już zostało wykonane. Oj, sąsiad, ale się oberwał. Słuchajcie, chyba się zdążę zostawić na podejście na odcinek finałowy. Aczkolwiek nie jestem pewien, tak? Troszkę mogę czekać, aż sąsiad przejdzie i to jest właściwie... Właściwie tyle, tak? No, sąsiedzi. Śmiało, zachęcam. No i? To będzie chyba ten moment. Tak mi się wydaje. No, śmiało. Nie każcie mi czekać. Piękny widok. Doskonale. I słuchajcie, chyba to też wszystko już zrobiłem, co udało się zrobić. Aczkolwiek... A co z tym piniatą? Kurczę, czy przeoczył coś? Jeszcze musi być coś zamiast z tą piniatą. Co ma sobie nasz kościotrop poczciwy? Chyba już nic zupełnie. A ten ul może? Jest to jakaś opcja zawsze. To może tu po prostu. To będzie być koniec. Oj, jeszcze jak. Muszę trochę podłożyć, tak myślę. No. Kurczę, prawie. Idealnie. I do wózka Woody. A teraz niszcząc został wycięty właśnie, to trochę się przedłużyło. Nie sądziłem, że aż tak to się przedłuży. Ale ważne, że... Jestem już właśnie wykonany. I teraz tak, zostaje mi tylko jeden odcinek do ukończenia. Który będzie raczej dość krótki. I co to właśnie można zrobić? No, właśnie jest home run, osiągnięcie. I tylko zostaje bez paniki tą sprawę, więc słuchajcie, moi drodzy, myślę, że sobie spróbujemy chociaż to raz zagrać jeszcze. Ale co to mogę zrobić za bardzo? No, nie wiem. Wszystkie opcje chyba już wyprzytykałem. Aczkolwiek wiecie, nigdy nie wiadomo. A przepokój co, może dywan i tutaj
Amunicję weźmiemy. Myślę, że standardowo. A co będzie później, się dopiero okaże. I dywan do maszyny będę użyć na ładowni. Czemu nie? Świetnie. To my teraz tutaj. O, w sumie, czemu by nie? I przeczekamy to na spokojnie. Czekaj, Woody. Dobra, teraz. Przy okazji to można nabić. A Woody, już. Śmiało. Ta siarepkę. Dobrze. I może na leżak pójdźmy. Trochę dziwię się, że nic stąd nie wypada. Bo myślę, że coś powinno wyskoczyć. A się okazuje, że tak jednak... Jednak wiecie, niekoniecznie. To jest po coś kwiatek, to może jakiś dowcip wyciąć. Ale pytanie przecież brzmi w tym momencie, jaki? Ja z tego co pamiętam, jak grałem wcześniej w podstawkę, tutaj jeszcze wyskakiwały ryby, których można było użyć w dwóch miejscach, ale... Dziwi mnie, że tutaj teraz żadna ryba po prostu no nie wyleciała. O, tak mimo wszystko być nie powinno. Z pytaniem brzmi, czy tutaj jest coś zbugowane. Czy może po prostu powinienem użyć na tym mechanizmie tego szkła. A co się sprawdzi. Tylko sąsiad musi dać mi opcję na przejście. I to będzie, myślę, że dość przydatne. Ale tutaj właśnie co można by jeszcze zrobić. Oj, sąsiedzie. A to zobaczcie, jest jeszcze podniesienie, czego nie zauważyłem wcześniej. O kurczę. To jest wycieraczka, tylko że z czym ta wycieraczka? Za bardzo nie wiem. Dobra, Woody, w samej końcu lenienia się. I to jest jakiś kodzik. Nie, Woody, zejdź może. No, biegnij. Tylko z czym ten szyfr? Aha, to jest na czas. Musiałem myśleć, że śmieję to walpady nie ryzykować. Dlaczego mi jest potrzebny ten szyfr? Kurczę. Póki co. Przetniby może tutaj tą ładownię. No spokojnie, zdążę to zrobić. A czemu to nie? Platformę po prostu. Oj, uważaj, Woody. I teraz tutaj. Tylko tak. Co my tu mamy jeszcze? Trzeba jest mrużeń, przez nią nie widać. Aż jakiś klucz jest, o kurcze. Dobry szczegół. A i zobaczcie, oczywiście są ryby, bo tylko tak się je zdobywało, a nie w jakiś inny sposób. Zastanawiacie. 10 lat minęło jak jeden dzień i... Nie, w tych momentach już jest... A, amnezja, tak? Gdyby mi się przydadzą, tylko tak, jedna będzie pewnie z kwiatkiem, a druga z czym? Może będzie właśnie z czymś kapitana.
A mamo się śmiało idzie. Poczekam, nie mam problemu. Tylko pytanie. Aha, patrzcie, też Olga gdzieś schodzi, tak? Ja to wcześniej nie patrzyłem, ale gdyby tam się coś udało zrobić, bym to naprawdę bardzo docenił. To myślę, że jeszcze sobie Olgę poobserwuję uważnie, ponieważ no, w sumie się musi być jakiś dowcip, nie ma takiej opcji nawet. Dobra, chodźmy na dół. Prosto po te dyby. Bierz je, Woody. I tak, pierwsza pójdzie za chwileczkę tutaj, na kwiat. A właśnie pytanie brzmi, co z drugą? Ryba i prysznic, dobry pomysł. Tylko jak to na jakąś fazę sprowokować do użycia prysznicu? Być może to będzie dostępne, gdy Olga się ma się kratka na wącha. Jest to jakaś opcja. No da, sąsiad idzie. Ryba z kwiatem. Patrz, jest tylko niby 6 dowcipów, a jak to się dłuży? Mimo wszystko. Tylko też właśnie, jak to drzwi mogę otworzyć? A też tam była mowa, że klucz posiada papuga, więc trzeba też jakoś pokaż, tak powiem, przekabacić. Oj! Woody, uciekaj szybko! Niesamowite, chodź się! Tobie jeszcze szybki, ja tu się zagapiłem. Ustalam, że sobie to pójdzie dołem, a nie górą. Dlatego zagrajmy to jeszcze raz. Chodźcie, będzie trochę dłuższy odcinek, najwyższy będzie odcinek zakończeniowy. Ale myślę, że warto będzie. Czemu by nie? Ja z tego ustawiam ci nośnik odcinku właśnie o długości 32+, ale czasami no okoliczności są jakie są, więc myślę, że nie ma co się dziwić, że chcę ten odcinek już dzisiaj zrobić, bo przynajmniej wam wprost w trakcie odcinka właśnie akcję myślałem, czy ten odcinek zrobić trochę dłuższy, czy może to zrobić tak, aby to były dwa odcinki jeszcze. Jeden tutaj odcinek bez finału i drugi właśnie tutaj już z finałem, ale jak widzicie, decyzja została przecież taka podjęta, a nie inna i myślę, że to jest dość dobra decyzja. Dobra, może tu przejść i wykończyć przez nam już czynności. Jeszcze na spokojnie. Załaduj na kietnicę. I torebkę przeszukaj przy okazji. Fantastycznie. Teraz na leżak. I czekajmy. Chociaż tutaj chyba bym zdążył, ale nie, nawet jeśli zdążę, to nie zdążę się nigdzie schować, więc lepiej po prostu będzie tu przeczekać. Ale chociaż już jakiś zarys tego jest. Chodźcie, tyle dobrego. Dobra, weźmy może stąd jeszcze kod po prostu. Przy okazji, póki możemy. Weźmy na leżak. Być może niektóre poziomy zagrałem zbyt grzecznie, zbyt asekuracyjnie, ale uznałem, że naprawdę, wolę nie ryzykować, a tu jeszcze mam świadomość upływu czasu. Tytułu tego właśnie licznika w tym miejscu, tak, na wygodny róg. Dlatego właśnie grałem jak grałem, ale
Raczej było to dobre założenie. Dobra. Z tym się zastanie tutaj ostatnie danie w tym odcinku chyba. Oj, oj, oj. I szkoda, że tu właśnie nie można zejść niżej. Po prostu Witty by tutaj się zatrzymał i chyba w animacji swojej. Także no, jest jak jest, ale też myślę, że raczej to było konieczne. Dobra, sąsiad idzie popatrzeć, co może tutaj napsuć. No i to poczekam gotowości od razu. Tylko pytanie, czy zdążę, więc chociaż może lepiej to będzie na leżak wrócić. Bo teraz sąsiad tu idzie na tę prysznicę. A mamuśka może zdążyć wstać, więc no, ten odpoczynek Woody'ego jest trochę długi. Ale niestety jest też konieczny. Z tego co widzę. Także z tym już wiele zrobić nie mogę i po prostu no... Kurczę, co będzie trzeba to przebolać. Mamuśka gdzieś jeszcze trochę opalić. I tutaj gdy... Sąsiad skończy być zajęty z Olgą. Zaczynamy się przejść na dół i zrobić swoje. Tylko, że tu właśnie, kurczę, zobacz jak to wygląda. Ja to po prostu jestem z tym nieco zablokowany. Chyba. Chociaż kto wie. Być może jak po prostu powinienem się ruszyć. I być może to moja zmienna ostrożność właśnie wychodzi teraz. Tym dłuższym posiedzeniem, niemalże dwuminutowym na leżaku. Mhm, tak, po prostu trzeba będzie się ruszyć. Nie ma co. Po prostu musimy zdążyć ten dowcip zrobić i liczyć, że sąsiad na czas przejdzie. Po to, żeby się nie wskoczyli łomotu od mamusi albo od niego. Jedno z dwóch. No i sąsiad. A muszę mieszkać, będzie spać na nowo. Fantastycznie. A my... Zapowiemy sąsiadowi niezapomniane doznania, to na pewno. Fenomenalnie. Wręcz można powiedzieć. I teraz co będziemy na plecach sąsiada cały czas. Gdzie on pójdzie, tam i my. Też ustawiam się tak... ustawiam, że nie będę jednak walczyć z tym zakończeniem czynności na my. Ponieważ może tam może się kojarzyć z komunizmem. Tutaj my, naród... coś tam, coś tam. To po prostu ja tutaj uważam, że jest to poprawnie, ponieważ my... jako ja, twórca... oraz ty, mój drogi widzu, to jesteśmy właśnie my. Ci my. Jesteśmy, tak? Dlatego idziemy, robimy, kończymy i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, sąsiad, gdzie ty teraz pójdziesz? Na dół? Do ładowni? Tak, mam nadzieję. Rozpatrzcie, na złość się jakby nie chciał ruszyć. Chcę się na mamuśkę poczekać. O, nie wierzę. Sąsiad, ale ty mi czasem marnujesz w tym momencie. Dobra, Woody. Po prostu idź. I na początek może na leżak jeszcze. Fajnie. To się udało zrobić. Pytanie, jak szybko sąsiad przejdzie dalej? Tutaj jeszcze muszę odczekać, widzę. Znaczy, jakiej opcji nie ma, żeby tutaj zdążył to zrobić. Więc sąsiad idzie, a muśka schodzi. Gdy sąsiad rotuje, a muśka jest tutaj, na leżaku. I teraz gadnąć się dyby, je podłożę odpowiednio. To zobacz, jest niby tylko 6 zadań,
Ale patrzcie, ile trzeba się naczekać. Naprawdę bardzo, bardzo długo. Znaczy jeszcze wręcz niewdzięcznie długo. To przecinek ma jeszcze ponad 40 minut. To nie jest kwestia tego, że są zagadki czy coś bardziej wymagającego, to jest kwestia tego rodzaju właśnie, że to czas oczekiwania, aż sąsiedzi przejdą i będę mieć czystą drogę, jest niesamowicie wydłużony. A też nie chciałbym tej serii kończyć w takim stylu, że wszystko ładnie wykonane w tamtych odcinkach, a tutaj Woody ma 2-3 jedno życie jeszcze. To mnie zupełnie nie interesuje. Dobra, sąsiad, cichutko. Fajnie. I bierz te ryby. Teraz tak, leżak. Chociaż. Nie ryzykuję. Nie ryzykuję, że będę miał jak się schować. Bo sąsiad to pomieszczenie całkowicie już opuści. Ale chyba tak będzie. Teraz niżej. I teraz tutaj sąsiad powinien się na mamuśki mimo wszystko. A ja będę mieć czystą drogę, tak mi się wydaje. Patrzcie, zgadza się wszystko. Dobra. I teraz to, co należy przeczekać, chociaż pytanie, jaką ścieżkę bierze za sąsiad? Czy pójdzie tędy? Czy może pójdzie tędy? To będzie mieć duże znaczenie dla naszego kolejnego ruchu. I to sąsiad czeka, że nie ma muśkę. A Olga na prysznic. No baw się sąsiedzie, baw się. Póki możesz, mój drogi Januszu. Stereotypowy. Dobra, tędy idzie. Więc my ruszymy tutaj. I prosto na leżak. Gdyby to niedopatrzenie, to ci już niedawno skończyli, tylko że no właśnie. Wyszło jak wyszło. Teraz trzeba to odpokutować. Dobra, sąsiad czeka. I zaraz Olga padnie ofiarą naszego dowcipu. Tutaj zwróćcie uwagę to, że twórcy dość sprytnie nam jedno pomieszczenie odjęli. Skutek tego upadku sąsiada. I teraz mamy jeszcze mniej pomieszczeń do dyspozycji. Oj, Olga tego chyba nie lubi. Fantastycznie. Teraz Olga powinna iść wziąć prysznic. Teoretycznie. No i tak gdzie to się w sumie zgadza. Wszystko jest tak, jak być powinno. I tu będzie można zaraz jeszcze ten numer wyciąć z rybą, ponieważ są dwie. Więc to jest to w jakimś celu tutaj nam przemycone, tak? Chyba tutaj to wiadro i ręcznik będą nam potrzebne. Tylko właśnie, jak będzie można, to papugą się zająć jeszcze, jestem ciekaw. Dobra, Woody, na dół. To można przeczekać. Ale chyba zaraz pójdzie do wiadra. I do kieszonki pójdzie ręcznik. Spokojnie są sąsiedzi, tu się nic nie dzieje. Ręcznik jest po prostu zajęty. Nie podglądaj. A, tylko ci jedno w głowie. Dobra, ryba i wiadro idą w parze. A dla mnie jeszcze ręcznik. Doskonale. Teraz pytam się sam siebie, jak ja mogę
zająć się papugą. A może ten ręcznik? No, trzeba tu użyć. Myślę, może teraz ta papuga przydrznie w tą szybę. Bo tak to wygląda. I można by w ten sposób klucz zdobyć po prostu. No, śmiało. Przejdźmy. I to myślę, że można przeczekać. No i zobaczcie, rzeczywiście papuga upadła. Zrobiła się od szyby. I można będzie faktycznie dostać się na mostek. O, sąsiednie, przyda się z dymą jeszcze. Oj, oj, oj. Olga chyba się domyśliła. Zobaczcie, trzy dowcipy, których sąsiad obrywa po głowie od swojej kobiety. Ale powiedzmy sobie tak, zasłużenie. Czasami, nie mówię, że zawsze zasłużenie. Ale za to, co zrobił nam w prologu. Myślę, że jak najbardziej tak. Chociaż no powiedzmy, kto sąsiad już swoje obskoczył. Także nie ma co jeszcze bardziej męczyć, jest tylko papuga. Niech mi odda klucz. Ja sobie wolny chwil skoczę na mostek. I pourzęduję zaraz z kapitanem. Przejdź tutaj, Woody. I kluczyk. Z drzwiami. Jakiś ciekawostek jeszcze. Niedozwolony jest transport roślin. Jeżeli chodzi o statki wycieczkowe, ze względu na to, że nasiona mogą być szkodliwe, jeżeli chodzi tutaj o inne kraje, także transport zwierząt jest często gęsto niedozwolony, chyba że zwierzę ma księżyczkę szczepień z obu państw, które są wymagane, ale to jest bardzo długa procedura, po prostu nie chcę was zanudzać. I być może o tym wam kiedyś opowiem na ostatnim odcinku na YouTubie całkowicie. Nie, nie, nie shift z grzańcem, tylko shift. Kurczę, to z czym? No może teraz? A może co mogę z tym zrobić w tym układzie? Bo to słuchajcie, no wszystko właściwie zostało zrobione. Chociaż tu sąsiad wejdzie. Teraz tu nas zaatakuje. Dobrze, to odpuśćmy po prostu. Tutaj dobicie może być. Po prostu nie pomyślałem, że można zejść niżej. Ale zobaczcie. Dowcip jest wycięty. Także moje drodzy, tak sobie zakończyliśmy tą serię. A Cięgietka bardzo prosta, przyjemna. Tutaj drugi sezon trudniejszy niż pierwszy o wiele. A cieszę się bowiem wybornie. Ruszamy już kiedy? Dzisiaj jest 21. Czy dzisiaj nie będzie nowego odcinka na YouTube? Jestem ten element trochę opóźniony, ponieważ nie miałem za bardzo czasu nagrać go 20. Także macie go teraz. A już od 23. zapraszam was na naszą serię z pierwszego Wiedźmina. Póki co, dzięki bardzo za uwagę. Lauda was chce.
Obawiam się, wybotni mnie tutaj na pewno się gniecie, chodzi o animację, o przenikanie się tekstur. Oraz naprawdę minimalne momenty, kiedy tutaj były te interwały czasowe bardzo krótkie. Jest to gierkę, polecam serdecznie, może się jak najbardziej dobrze zabawić i zrelaksować. Ale dla was chcę. Trzymajcie się, pa pa.